my tutaj przyjdźmy jako sportowcy, nie celebryci. Miło nam jest na takie powitanie, które nam zgotowali kibice. Cieszymy się, że jesteśmy mile widziani w Kędzierzynie. I obyśmy byli tak samo mile widziani po pierwszych meczach i tak samo po ostatnich tego sezonu. Ja myślę, że największe świętowanie odbywa się we własnych głowach i to jest radość nieopisana, którą czujemy my, czują nasi bliscy, czują kibice, którzy nas wspierali bardzo, bardzo mocno na tym turnieju. Cieszymy się, że mieliśmy takie wsparcie, bo bez tego byłoby trudno zdobyć taki sukces. Było bardzo dużo trudnych meczów na tych mistrzostwach. Było wiele, w których walczyliśmy o to, żeby pozostać w turnieju, żeby nie odpaść. Było kilka meczów, które kończyły się po tie-breakach, chociażby mecze z Iranem, z Francją, z Rosją czy Brazylią. Jest mało czasu, żeby świętować i każdy, kto ma trochę wolnego czasu, stara się go wykorzystać, żeby odpocząć z rodziną, ze znajomymi, wyciszyć się po takim trudnym i męczącym turnieju. Jesteśmy już po pierwszych treningach, przygotowujemy się do sezonu ligowego. Przed nami mecz już w piątek, więc czasu niewiele. Musimy się do niego jak najlepiej zgrać, przygotować. Mamy drużynę, w której jest dużo nowych nazwisk, więc łatwo nie będzie.